To już jest taki mały jubileusz, bo jest to piąta edycja Mechanicznie by Night, przy czym w zeszłym roku mieliśmy wersji online'owej, ale generalnie powróciliśmy już w tym roku do murów Wydziału Mechanicznego i odbywa się to właśnie w tej chwili na Wydziale Mechanicznym. Mamy 8 drużyn po 4 zawodników. Jest to spowodowane tym, że muszą być jakieś ograniczenia związane z tym, że jednak jednocześnie tych zadań nie może być zbyt dużo odbywanych, no bo po prostu technicznie te przejścia muszą być ograniczone czasowo. Nasza ekipa jest akurat pierwszy raz. Uczestniczyliśmy już w tym wersji online, ale na miejscu tutaj na Wydziale Mechanicznym gościmy po raz pierwszy. Do tej pory sprawdzaliśmy na przykład maksymalną moc i prędkość, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć na rowerze, na hamowni. To było bardzo fajne. Nawet najciekawsze do tej pory. Sprawdzaliśmy wytrzymałość konstrukcji zbudowanych z makaronu. Nie robi się tego codziennie, więc też było super. I jeszcze byliśmy w laboratorium biotechnologii, ile dobrze kojarzę. I tam sprawdzaliśmy, na jaką maksymalną wysokość ciecz dostanie się po rurce na wiertarce. Wybiorę się tu chętnie, jeśli będę miał okazję jeszcze raz. I można z rówieśnikami fajnie porywalizować, dowiedzieć się czegoś więcej i zwiedzić bardzo fajne laboratoria. Wielkim wyzwaniem fizycznym było na rowerze, a teraz było jeszcze zadanie z rysunkiem technicznym, które bardzo mi się podobało, bo lubię rysunek i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Usłyszałem teraz, że pobiłem rekord Politechniki w nawlekaniu cieczyni na pręt, znajdując się na wiertarce, trzeba jak najwyższą wieżę otrzymać i podobno ten rekord pobiłem. Na to zadanie jest w miarę łatwe, tylko trzeba mieć na to dobry sposób, przy ściance najlepiej i wtedy cieczyń wspina się po ściance tego naczynia. No, po prostu sposób trzeba mieć.